Witamy wszystkich dzisiaj w Zamku Czocha, czyli stolicy Monte Cola, Imperii Ducha Gór. Moim gościem dzisiaj jest, właściwie ja jestem gościem, dzisiaj w Zamku Czocha pana dyrektora Jarosława Kuczyńskiego, który jest naszym opiekunem tutaj wszystkich turnusów zimowych i letnich, które odbywają się w Zamku Czocha. Zamek Czocha to jest taki polski Hogwart, przynajmniej rywalizuje z jednym z takich też podobnych miejsc, takich historycznych, bajkowych, zabytkowych. Organizuje mnóstwo imprez nie tylko właśnie kolonijnych czy zimowiskowych, ale również czarodziejem być na przykład, gdzie turyści też mogą pobawić się w świat czarodziejów. Dokładnie. Zamek Czocha został okrzykniętym polskim Hogwartem z uwagi na to, jakie się tutaj organizujemy wydarzenia. Tak jak już wspomniałeś, czarodziejem być Szkoła Magii. Raz w roku, w sierpniu, organizujemy takie dni, w których przybliżamy naszym gościom i zapraszamy do wspólnej zabawy właśnie w nawiązaniu do małego czarodzieja, no już może nie takiego małego, do Harry'ego Pottera, gdzie tutaj przenosimy naszych gości, którzy odwiedzają zamek, do świata magii. Właśnie to są takie jakby eventy weekendowe czy kilkudniowe, natomiast nasi czarodzieje, którzy przybywają z czterema światami razem z Hugonem Yorkiem, no to tutaj spędzają dwa tygodnie czy 11 nocy czy 6 nocy w ciągu lata i w ciągu zimy. I czy oni mieszkają tu w zamku? Mieszkają, ale no dzieci, w zasadzie młodzież, są magiczni, bo ich tak naprawdę nie widać. Przemykają pomiędzy tajnymi przejściami, wychodzą, bawią się z szaf. Także no zamek, w Zamku Czocha jest według literatury 40 tajnych przejść, odkrytych mamy 18 i właśnie jest gdzie chodzić i zupełnie niezauważonym. A czy na przykład obsługa, personel, czy pan dyrektor może dostrzegł kiedyś na przykład, czy jakieś imprezy się tutaj odbywają, są wspaniałe sale, czy sala marmurowa, czy sala rycerska, one są dostępne zwłaszcza popołudniami, wieczorami dla tych wszystkich, którzy mieszkają tutaj w Zamku Czarodziejów. W jaki sposób ten klimat tego zamku wpływa na tych młodych mieszkańców? Klimat zamku ma swój urok, ale przede wszystkim duże znaczenie ma to, że same zajęcia, bale, imprezy mają bardzo bogatą scenografię, przez co dzieci, którzy są tutaj na kolonii, czują się tak naprawdę jak w świecie magii. I to nie tylko zamek, ale także ludzie, scenografia, liczne artefakty stwarzają niesamowity klimat. Ale tutaj też oprócz samego zamku jest ta infrastruktura, z której też dzieci i młodzież mogą korzystać. To są gloriety, to jest fosa. Tak, fosa do licznych aktywności, tak. Gloriety do zajęć, czy nawet wieża. Sala marmurowa, sala portretowa, także wszystko jest dostępne dla tych dzieci, aby poczuć tą magię. A propos wieży, to teraz jeszcze przypomniało mi się, nawet jest taka specjalnie dedykowana książka, właśnie Czarnoksiężnik na Zamku Czocha, gdzie ten czarnoksiężnik właśnie ma swoją, tak jakby ten mroczny czarnoksiężnik ma swoją siedzibę, taką swoją kwaterę właśnie na zamkowej wieży. Ale ona rzadko jest udostępniana dla turystów, natomiast nasze dzieci mają tam warsztaty. Tak, przede wszystkim wieżę udostępniamy po sezonie i w weekendy podczas zwiedzania dziedzińców z przewodnikiem. Na co dzień wyłączona, ale włączona jest właśnie dla dzieci na zajęcia. Jest to bardzo klimatyczne miejsce, i które doskonale się komponuje w styl i charakter zajęć. Ja jeszcze chciałem zapytać o taką jedną rzecz, która dla mnie osobiście jest jednym z takich największych plusów tutaj pobytu w tym miejscu, mianowicie spożywanie posiłków w sali marmurowej. Tak, z sali z kolumnami, z niesamowitym, legendarnym w zasadzie kominkiem, z tajnymi przejściami. No i oczywiście
czasami wieczorami to dziecko z kominka można usłyszeć. Tak, a przede wszystkim też bardzo dobrą kuchnią tutaj zamkową, która właśnie nie tylko myślę w czterech światach jest doceniana przez dzieci i młodzież, ale przez takich turystów odwiedzających zamek również. Ja jeszcze w ostatnich zdaniach chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na całe otoczenie zamku, bo może na przykład osoby, które no, żyją tutaj na co dzień, nie dostrzegają piękna tego jeziorka leśniańskiego, rzeki Kwisy i całego otoczenia, że ten zamek ponoć nigdy nie zdobyty, czy tam tylko jeden raz, czyli jakby się nie liczyło, naprawdę jest położony w przepięknej scenografii. Tak, jest to przede wszystkim architektoniczna tak naprawdę uczta dla oka. Wokół zamku mamy zalew, są nieopodal dwie plaże, gdzie tak naprawdę każdy może spędzić czas tak jak chce. Zwiedzając zamek, czy pływając tutaj statkiem po zalewie, wypożyczając kajaki, rowerki, czy nawet plażując. A zamek Czocha lepiej jest odwiedzać zimą czy latem? Uważam, że i zimą, i latem. Każda pora roku tak naprawdę ma swój urok. Jesień, kolory, zima, cudowne otoczenie, lato, zieleń, wiosna, wszystko się budzi do życia. Także każda pora jest idealna, żeby odwiedzić zamek. Ja też tak właśnie, dokładnie tak, że zima ma swoje uroki, lato również, natomiast wydaje mi się, że dla naszych czarodziejów te zimowiska są o tyle bardziej atrakcyjne, że tych turystów nie ma tak bardzo dużo, bo zima, lato rządzi się swoimi prawami, że jest mnóstwo turystów odwiedzających. Nie to, że oni w jakiś sposób negatywny nas wpływają, natomiast zimą, po południu ostatnie zwiedzania i właściwie już potem, już przed kolacją, zamek właściwie jest prawie w całości do dyspozycji czarodziejów, więc te zimy są takie jakby przygodowo bardziej intensywne, przynajmniej tak w mojej ocenie. No na pewno jest większy komfort, bo już wcześniej, jak już jest wygaszany ten ruch turystyczny, jest większa dostępność sali, gdzie są organizowane gry fabularne. Ale tak naprawdę zamek zamkiem, ale w zamku Czocha jest ciepło. Tak. I o tym nie możemy zapominać. Mimo, że są grube mury. Dokładnie, czyli po prostu zimowiska w zamku Czocha, właściwie całe ferie zimowe, styczeń, luty i wakacje również można przyjechać, można zamieszkać w zamku Czocha i pobawić się naprawdę w bardzo fajny świat czarodziejów. Ale jeszcze jest na przykład Instytut Magii, o którym warto pamiętać. Tak, jest Instytut Magii, w którym też koloniści mają swoje zajęcia. Jest przygotowany pod konkretne warsztaty magii, gdzie czarujemy, opowiadamy i przenosimy też przede wszystkim dzieci w świat magii, gdzie mogą doświadczyć licznych eksperymentów, opowieści i zabaw. I ostatnie pytanie, bo tak zawsze pytam, bo wiem również prywatnie, że dzieci tutaj pana dyrektora również korzystały czy korzystają nadal z oferty czteroświatowych wyjazdów, ale gdyby pan dyrektor miał takie jedno zdanie do rodziców, którzy wysyłają tutaj dzieci do Zamku Czocha i do samych uczestników, na co powinni się przygotować i co ewentualnie ze sobą zabrać tutaj na przygodę do Zamku Czocha, to co by to było? No przede wszystkim dobry humor. Ciężko tak jednoznacznie określić, co należy zabrać prócz podstawowych rzeczy. No na pewno tutaj Hugo York dba o wszystko, więc na pewno nie ma się co obawiać i nastawić się przede wszystkim na dobrą zabawę i na brak telefonów przez dzieci, bo to jest niezwykle ważne w obecnych czasach. No więc właśnie, zapraszamy do Zamku Czocha na turnusy zimowe, turnusy letnie, zabieramy dobry humor. Pamiętamy, że Cztery Światy myślę, że zadbają tutaj o każdego uczestnika, nawet tego najmłodszego, a rodzice też będą mieli chwilę wytchnienia przez to, że dostęp do telefonów komórkowych jest ograniczony. Dziękujemy bardzo, dziękuję bardzo panu Jarkowi i do zobaczenia na Zamku Czocha. Do widzenia.